Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Mamy pierwsze zdanie. Pierwiastek trzeciego stopnia ze 125, odjąć pierwiastek trzeciego stopnia z 8, jest to liczba mniejsza od pierwiastek trzeciego stopnia z 64. Więc może tak, wyliczmy, ile nam wyjdzie z tego działania po lewej stronie, tak? Czyli pierwiastek trzeciego stopnia ze 125, odjąć pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Rozłóżmy 125 na czynniki pierwsze. Na górze wypisałam kilka liczb pierwszych. 125 dzieli się na 5, to jest 25, na 5 to jest 5, 1. Jest to pierwiastek trzeciego stopnia, więc łączę po 3 takie same liczby. Piątka wychodzi przed pierwiastek. Odjąć. Ósemkę rozłożę na czynniki pierwsze. Ósemka dzieli się na 2, to jest 4, na 2 to jest 2, na 2 to jest 1. I trzy takie same liczby łączę. Dwójka wychodzi z pierwiastka. 5 odjąć 3, 5 odjąć 2, przepraszam, to jest 3. A po prawej stronie mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 64. Wyliczmy, ile to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 64. 64 jest to liczba parzysta, więc dzielę przez 2. 32 na 2, 16, na 2, 8, na 2, 4, na 2, 2, na 2, 1. Po 3 takie same liczby łączę. 2 razy 2 to jest 4. No i teraz, czy 3 jest liczbą mniejszą od 4? Tak, to jest zdanie prawdziwe. I przejdźmy do drugiego zdania. Ponownie, po prawej stronie naszej nierówności. To jest 8 tysięcznych, pierwiastek trzeciego stopnia z 8 tysięcznych, dodać pierwiastek trzeciego stopnia z 64 tysięcznych. Wyliczmy, ile to jest. Więc ja zapiszę to już w ułamku zwykłym, 8 tysięcznych, więc ósemkę osobno rozpiszę, pierwiastek trzeciego stopnia z 8 i pierwiastek trzeciego stopnia z 1000. No i tak samo zrobię z liczbą 64 tysięczne, czyli 60 pierwiastek trzeciego stopnia z 64 i pierwiastek trzeciego stopnia z 1000. Z ósemki już policzyliśmy, to jest 2. Z 1000 policzmy. 1000 jest to liczba parzysta, więc na 2, 500 na 2, 250 na 2, 125 już na 5 podzielimy, to jest 25 na 5, na 5. I 1, tak? Łączymy po 3 takie same liczby, bo to jest pierwiastek trzeciego stopnia. 2 razy 5 to jest 10. I mamy 2 dziesiąte. I teraz drugi ułamek. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64 już wyliczyliśmy, to jest 4. Z 1000 to jest 10. Dodajemy, mianownik zostaje bez zmian, dziesiątka, a na górze będzie szóstka, czyli po lewej stronie nierówności wyszło nam 60, a po prawej stronie to jest pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 tysięcznych. Więc również osobno rozpiszę. Pierwiastek trzeciego stopnia ze 125, tak, i pierwiastek trzeciego stopnia z 1000. 125 rozłożymy na czynniki, po rozłożeniu na czynniki pierwsze wyszło nam 5, a z 1000 to jest 10. I teraz zobaczcie, po prawej stronie, po lewej stronie wyszło nam 60, a po prawej 50. Czy 60 jest to liczba większa od 50? Tak, to jest zdanie również prawdziwe. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.